Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pan Jarosław Berger z SLD, pan Marcin Barański z Platformy Obywatelskiej, pan Krzysztof Piątkowski z PiS. Witam serdecznie. Dziękuję. Teraz przejdźmy do drugiego pytania. Czy są takie punkty panów programu wyborczego, które możemy jednoznacznie uznać za skierowane do studentów? Takim głównym punktem, który uważam jest właśnie skierowany do tej grupy mieszkańców naszego miasta, do studentów, jest kwestia związana z takim pechem w Łodzi. Większość osób, które tutaj studiuje, kończy naukę i opuszcza nas. Wyjeżdża pracować w inne części Europy, w inne części Polski, ewentualnie mieszka w Łodzi, ale pracuje poza granicami naszego miasta. Świadczy o tym chociażby przepływ i potok podróżnych pomiędzy Łodzią i Warszawą na linii kolejowej. Spotykam tam prawie codziennie dużą grupę młodych ludzi, którzy w jakiejś części postanowili z Warszawą związać swój los zawodowy. Musimy tą tendencję odwrócić. Rozwój infrastruktury powinien doprowadzić do sytuacji, w której Łódź stanie się niechybnie takim miejscem ważnym dla potencjalnych inwestorów do umieszczenia swoich projektów inwestycyjnych. Musimy nad tym pracować i takim pomysłem, który prezentuję w swojej kampanii, jest stworzenie biura promocyjnego w Warszawie, ludzkiego biura w Warszawie, gdzie biznes, który tego nie zmienimy, zazwyczaj tam lokuje swoje centrale, będzie mógł uzyskać informacje dotyczące potencjału zarówno lokalowego, jak i osobowego, którym dysponuje i dysponować będzie nasze miasto. Musimy się proponować i przekonywać, żeby część back-office'ową chociażby tego swojego biznesu byli skłonni przenieść do Łodzi. Dzięki temu uzyskamy dużą miejsc, w których studenci będą mogli odbywać praktyki. Dzisiaj samo ukończenie uczelni, wiemy dobrze, nie gwarantuje dobrego startu w życiu zawodowym. Musimy w momencie otrzymania dyplomu mieć już pewne doświadczenie, a tylko praktyka w dobrych przedsiębiorstwach coś takiego może nam zagwarantować. Kolejna sprawa, po ukończeniu nauki taki pracownik w jakiś sposób już przeszkolony z pewnym doświadczeniem będzie mógł kontynuować pracę. Odwróćmy ten trend. Niech z Warszawy i z okolicznych miejscowości młodzi ludzie przyjeżdżają do Łodzi tutaj pracować, tutaj realizować się zawodowo, bo takie możliwości są. Dziękuję bardzo. Cóż, wydaje mi się, że najważniejsze w tej akurat sprawie jest to, żeby Łódź była miejscem atrakcyjnym do zamieszkania przez młodych ludzi. Wszystkie wysiłki, które wkładamy w to, myślę o samorządzie, ponieważ miasto powinno zmierzać do tego, żeby młodzi ludzie, absolwenci szkół średnich i absolwenci szkół wyższych uważali, że Łódź jest miastem, w którym się dobrze żyje. Jest miastem, w którym warto rozpocząć swoją karierę zawodową, związać z nim los i tutaj założyć rodzinę. Tutaj mógłbym mówić przez godzinę, co trzeba zrobić, żeby Łódź była takim miastem. Myślę, że Państwo doskonale wiecie, ale ważne jest, żeby to było priorytetem. I tak sądzę, jest również w programie wszystkich ubiegających się z list Prawa i Sprawiedliwości kandydatów do Rady Miejskiej. Można to osiągnąć wieloma sposobami. Szczególnie głośno było w sprawie dotyczącej, czy naszych aspiracji, żeby Łódź została Europejską Stolicą Kultury. Projekt nie zakończył się sukcesem, ale sama idea jest bardzo ważna. Łódź i młodzi ludzie zasługują na to, żeby mieli gdzie spędzać swój czas i mogli go i ten czas wolny miał odpowiednią jakość. Więc znajdźmy sposób na to, żeby Łódź była rzeczywiście stolicą kultury, żeby powstało tutaj centrum festiwalowe, jeśli nie będzie mogło powstać według projektu Franka Gehry'ego, to według innego projektu warto zabiegać o to, żeby do Łodzi wrócił festiwal Camera Image. Należy to robić wszelkimi sposobami, ale również myśleć o rozwoju innych kulturalnych inicjatyw. Druga rzecz, do której ja szczególnie przywiązuję wagę, panuje tutaj zgoda wśród polityków i samorządowców reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, to są te zabiegi o to, żeby Łódź, pomimo to, że to nie my mamy to w nazwie, stała się Łodzią obywatelską, stała się miastem obywatelskim,
wiele wysiłków to włożyliśmy, włożyłem również ja osobiście, zabiegając o to, żeby partycypacja społeczeństwa we władzy była możliwie jak największa. To właśnie z Klubu Prawa i Sprawiedliwości pochodził projekt, dzięki któremu mieszkańcy Łodzi zyskali inicjatywę uchwałodawczą. Wreszcie we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi, z bardzo licznymi przedstawicielami, głównie bardzo młodych i młodych ludzi, powstał i we współpracy również z Radnymi Rady Miejskiej nowy regulamin konsultacji społecznych. To myślę, że to są tak najważniejsze rzeczy. Dziękuję bardzo. Nie chciał, żebyśmy musieli dojeżdżać do pracy do Warszawy, albo też do Londynu. Pan Marcin Barański akurat musi dojeżdżać do Warszawy, taki jest jego wybór życiowy. Natomiast absolwenci wyższych uczelni powinni pracować tutaj. Jak to zrobić? No przede wszystkim dostosować tworzenie nowych kierunków studiów, czy utrzymanie już istniejących do zapotrzebowania rynku pracy. Te analizy muszą wybiegać co najmniej na 5 lat do przodu po to, żebyście mogli podejmować właściwe decyzje, a nie po prostu kończyć studia. Po drugie, utworzenie biura do spraw wyższych uczelni, ono już jest organizowane w fazie wstępnej. Pan rektor Górski jest pełnomocnikiem prezydenta. Takie biuro powstanie po to, żeby koordynować wszystko, co dzieje się w Łodziom Akademickim i co dotyczy Was, co dotyczy studentów. Jednolita, skoordynowana promocja Łodzi Akademickiej. Zatem też każda uczelnia promuje się, ale nie ma strategii promocji miasta, więc trudno, żeby była strategia promocji Łodzi Akademickiej. To się w najbliższych miesiącach zmieni. My nie chcemy opierać się, gdy chodzi o rozwój miasta, na strategii McKinsey'a, który nie uwzględnił wielu ważnych, istotnych elementów rozwoju miasta, a zapłaciliśmy do to 4 miliony złotych. Rada przy prezydencie, również oprócz biznesmenów przedstawiciele uczelni i granty, to o czym bardzo często mówimy, gdy chodzi o pieniądze, bo bardzo często rozmawiamy o pieniądzach. Granty tak, być może nawet większej wysokości, ale te, które służą rozwojowi Łodzi. Dziękuję bardzo.